Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o to, jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura, którym trzeba się odnieść do księgi Hioba, może wyglądać tak. Najpierw wstęp. Utwory parenetyczne, to jest termin utworzony od słowa pareneza, czyli porada, pouczenie, to przykłady twórczości o charakterze dydaktycznym. Ich rolą jest upominanie, nauczanie, a także przedstawienie wzorców osobowych oraz odpowiadanie na pytanie, jak należy żyć. Zazwyczaj to właśnie literatura stanowi podstawowe źródło wiedzy o świecie. Dzięki niej możemy zrozumieć wartości, jakimi należy się kierować w życiu, a także dowiadujemy się o sensie ludzkiej egzystencji. Najczęściej jednak odpowiedzi na pytania o sens życia są związane ze stosunkiem człowieka do Boga. W wielu tekstach literackich możemy dowiedzieć się, że jedynym sensem życia człowieka jest całkowite oddanie stwórcy. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym tym razem zacznę od kontekstu. Legenda o świętym Aleksym to typowy utwór parenetyczny. W hagiografii poznajemy losy Aleksego, który całkowicie zrezygnował ze wszystkich dóbr ziemskich i zaczął prowadzić astetyczne życie. W noc poślubną zwrócił wolność swojej nowej żonie i oznajmił, że całkowicie poświęci swoje życie Bogu. Z dalszych losów świętego dowiadujemy się natomiast, że Aleksy rozdał cały swój majątek, ubrania oddał biednym, a pozostałe dobra kapłanom, następnie zaczął żyć w ubóstwie przed drzwiami kościoła. Gdy nad żebrakiem w litowała się Matka Boska i stąpiła z obrazu Aleksy zyskał sławę. Nie szukał on jednak rozgłosu, dlatego postanowił wyjechać z miasta i żyć jak dotychczas gdzie indziej. Aleksy ani razu nie skarżył się na swój los, ponieważ wiedział, że tylko w ten sposób jest w stanie osiągnąć doskonałość i zbliżyć się do Boga. Z jego postawy możemy wywnioskować, że człowiek wobec Stwórcy jest marnością nie powinien swoimi działaniami temu zaprzeczać. Sensem życia dla świętego Aleksego było więc cierpienie, ponieważ tylko ono w jego mniemaniu mogło pozwolić zbliżyć się do twórcy. Oczywiście mówimy tutaj jeszcze o motywie ascezy. Następnie odwołam się do lektury obowiązkowej. Podobną postawę prezentuje biblijny Hiob. Co prawda w jego przypadku trata majątku nie była własną decyzją. Szatan założył się z Bogiem o to, że Hiob wyklnie stwórcę, gdy ten pozbawi go wszystkiego oprócz życia. Ale postawa Hioba ukazuje podobny stosunek do dóbr materialnych, co u świętego Aleksego. Gdy kolejni posłańcy informowali Hioba o zabiciu całego jego bydła oraz śmierci jego dzieci, Hiob ogolił głowę, rozdarł szatę i wypowiedział słowa... Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Hiob ani razu nie wyrzekł się Boga, choć namawiali go do tego bliscy. Wierzył, że najwyraźniej tak musi być. Sensem życia było dla niego miłowanie Boga i całkowita wiara w jego plan. To oczywiście zostało później nagrodzone, Hiob został uzdrowiony, podwoił swój majątek, a także mógł żyć 140 lat i cieszyć się nowymi dziećmi. Jego postawa udowadnia więc, że nie należy kwestionować tego, co zsyła Bóg. Jedynym sensem życia jest poddawanie się Bożym rozkazom oraz pokorne miłowanie Pana. A na końcu, jak w wypracowaniu czas na zakończenie. Człowiek chciałby znać odpowiedź na pytanie o sens życia. Między innymi z tego powodu wytworzono system wierzeń. Wiara w Boga sprawia, że człowiek przestaje się martwić, może mu zaufać i dzięki temu żyje spokojniej. Z legendy o świętym Aleksym dowiadujemy się, że sensem życia jest cierpienie, które pozwala zbliżyć się do Stwórcy. Natomiast Księga Hioba ukazuje, że należy ufać Bogu, ponieważ realizuje on swój plan, którego nie możemy poznać, ponieważ jesteśmy zbyt mali. Obydwa teksty dają jednocześnie świadomość, że człowiek jest nikim w porównaniu do Stwórcy, a to zmusza do wiary w to, że Bóg istnieje i czuwa nad naszymi losami. To tyle, jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzicie link umieszczony w opisie.